Dzień dobry, jak pan udzionek mija? Wszystko w porządku, ale chyba będę spóźniony. Dawid Chęć, witam państwa serdecznie. Czwartek, godzina 9:00 i ponownie łącznik przy dworcu kolejowym. Tczew mówi, oczywiście pytamy mieszkańców, co tam u nich, co by tam zmienili w mieście, w kraju, a może nic by nie zmieniali i po prostu jest dobrze tak, jak jest. Na emeryturze to raz tu, raz tam i wszystko. Można odpocząć? No tu cały czas odpoczywamy. Ale jest co robić. No co mam robić? Teraz w zimie czekam, aż się wiosna zrobi. I co w wiosnę będzie pan robił? No to mam dużo altanę, ten i będę siedział i krzyżówki rozwiązywał i przy okazji dziubał w glebie. Okej. A jak się w Tczewie mieszka w takim razie? Ja tu od urodzenia mieszkam. Mnie się dobrze mieszka. Czyli nic by pan nie zmieniał, niczego panu nie brakuje w Tczewie? To co to tam? Ja tam do miasta tak nie chodzę, to tam tak nie widzę. A tutaj w okolicy dobrze? No tak, no. Najpierw do szkoły, potem na trening. Później na trening. Forma tak. Jest, widać, że jest forma. Pan zamawiał dużą z papryką. Ej, mała, a może wymienimy twoją pizzę na moje pączki? Naprawdę polecam, siłownie. Okay. Atmosfera super, ludzie też super. Jak żonek mija? Bardzo szybko. Dlaczego tak szybko? No bo człowiek się spieszy do pracy. Do pracy. Dziecko w szkole. Dziecko w szkole. No to, że dziecko w szkole, to dobrze. Ta praca. Ale to... zaraz kończy. Już kończy? Która to godzina? No 11:30, więc trzeba wszystko szybko, szybko. Do szkółki? Tak. Ojej, to bym nie chciał akurat iść. Ale rozumiem, że się cieszysz, że już do szkoły chodzicie normalnie, a nie przed kompem. Nie? Wolałeś przed komputerem? No bo można było pograć. No. Szybko pytamy, jak się w mieście mieszka. Wszystko dobrze? Powiem tak, niedobrze. Dlaczego? Zakupy nie robimy w Tczewie, jedziemy do Starogardu albo do Gdańska. Mało sklepów, porządnych butów nie można dziecku kupić. Okej, czyli nie ma wyboru. To nie tak. Ma wyboru. Ogólnie dobrze, nie? Nie jest jakoś źle, ale może być. Co byś zmienił, jak może być tylko? Co bym zmienił? Normalnie jesteś teraz prezydentem, coś dodajesz. No. Co dodaję? Czego pan? Skatepark, coś nie wiem. Nie, skatepark już jest. Tu bym orlik postawił na osiedlu za to, że... Okej, orlik nowy. Bo na boisku to tak ciężko, bo tam treningi mają itp. itd. Ja nie tutejszy. Jak panu dzionek mija? Nie, dziękuję. Zaczyna się dobrze. Spokojnie. Na razie spokojnie. Na razie do pracy trzeba. Na razie do pracy. Idę przez pole, idę przez las. Idę do pracy, by zdążyć na czas. Jadę do pracy właśnie. Do pracy? A myślałem, że na siłkę już jednego takiego złapaliśmy, ale w pracy też można się chyba posiłować. Jak tam w Tczewie się mieszka? No dobrze, w miarę. Okej. Nic byś nie zmieniał? Niczego nie brakuje? Czy ja wiem, czy niczego nie brakuje? Co my... Nie mam pomysłu, teraz zespany jestem. Do pracy jadę. Do pracy? Ciężko będzie w pracy, dobrze będzie w pracy. Myślę, że dobrze będzie, nie? Jadę zarabiać eurosy. No to na pewno dobrze. Jakbym ja zarabiał eurosy, to też bym się cieszył. To gdzie pan wyjeżdża w takim razie? Do Niemczech. Do Niemczech, okej. A w Tczewie? Źle się mieszka, dobrze się mieszka? To znaczy, ja z Tczewa nie jestem. Okej. A skąd, jeśli można zapytać? Ze Starogardu. Ze Starogardu. To jak w Starogardzie w takim razie? No zimno jest ogólnie teraz. No teraz to wszędzie, ale... Coś tam się poprawia w Starogardzie? Gorzej, lepiej, jak tak pan wraca z pracy? No, ogólnie to dużo robót drogowych, jest ciężki dojazd wszędzie, wie pan. Czyli korki męczą. No. Panie, ja tu jestem ze Starogardu. Ze Starogardu? W Tczewie. W Tczewie. To do jak, syna przyjechałam. Jak w Starogardzie w takim razie się mieszka? A dobrze, całe życie mieszkam, nie narzekam. Nie narzeka pani, nie. Czyli nic by pani w Starogardzie nie zmieniała? No nie, raczej nie. A jak do Tczewa pani do syna przyjeżdża, coś by pani zmieniła? A ja przyjechałam pierwszy raz, chyba po 30 latach, ale pociągiem. Pociągiem. Bo tak zawsze samochodem, nie? Spieszy się do pracy. Spieszy się pani do pracy. To tylko szybkie pytanko. Dobrze się żyje w Tczewie, źle się żyje w Tczewie? Dobrze się żyje. Nic by pani nie zmieniała? No na pewno, tylko nie przyszło mi teraz nic tak do głowy na szybko. Sam raz pogoda jest, bo nie ma tych deszczu, nie ma i przymroziczek zdrowszy jest. No. Okej, a w Tczewie jak się mieszka? A dobrze, już nie narzekam. W mieście, no małe trochę miasto, no nie ukrywam. Galeria też trochę mała, ale fajnie, że ją mamy. No, mieszkam na Abisynie, wydaje mi się, że to są fajne działeczki, domy jednorodzinne, więc
lepiej nie mogą zamieszkać. Kwestia jakieś porządkowe odnośnie tych kamer, które są. Na przykład tutaj z tyłu, jak się wychodzi, plac zabaw jest. I siłownia. Tak bardziej... Żeby przypilnować porządku, czystości. No, okay. Może pod tym względem. No tak ogólnie jest super. Ja tu mieszkam 7 lat, podoba mi się ładnie, szczep jest. Super, super. Czysto, tylko mi się nie podobają te pieski, jak robią wszędzie. Pieski, jak robią wszędzie. Te kupy, to tu wejdzie, tu się ominie. Okej. Okay. Na chodnikach wszędzie to jest, z tymi pieskami to jest. A w kraju, jak tam? No, wie pan, wszędzie kłopoty. Dlaczego kłopoty? Ta wojna. No tak, no tu wojna to... To raz. Odczuwamy to jako Polacy, pani zdaniem? Tak. W czym w takim razie? No i drożyzna, wszystko i to. Co by się w Tczewie zmieniło? O, dobre pytanie. Choćby tu mieszkam na Zatorzu, jest mostek nieoświetlony. Wszystko jest zrobione i kawałek tego chodniczka tam do tej ulicy. Okay. Nieoświetlone. Nieoświetlone, czyli to by się przydało. No, no tak. Przydało zmienić. Coś jeszcze? No, to by było wszystko. Dziękuję. To by było wszystko. Dziękuję. Miłego dnia.